80 edycja Tour de Poloni, nasz narodowy Tour ma już 95 lat wszystkiego najlepszego Tour de Poloni. Eee, różne były losy, pierwsza edycja w 1928 roku, wtedy 6 etapów i 6 na 8, i klasyfikacja generalna dla Feliksa Ewiecka. Eee, Później, jak mówię, różne były losy tego wyścigu po II Wojnie Światowej, zepchnięty zupełnie na drugi plan przez wyścig pokoju, no ale wrócił. Wrócił w wielkim stylu Tour de Pologne za sprawą Czesława Langa. To jest 30. edycja organizowana już przez Lang Team i Czesława Langa i muszę powiedzieć, że za każdym razem, przy okazji każdej edycji, naprawdę chylę czoło przed umiejętnościami organizatorskimi. Czesława Langa, bo w, no, on wykonuje niesamowitą pracę, naprawdę, dogadać miasta, dogadać etapy, ustalić trasy, znaleźć pieniądze przede wszystkim, bo to jest no, przy takiej imprezie bardzo istotne, jak wiemy, a dyrektor wyścigu radzi sobie z tym od tylu lat i. Tegoroczna edycja też zapowiada się naprawdę bardzo fajnie, pomimo tego, że jest no, przed mistrzostwami świata, że ten termin taki w tym roku wciśnięty troszkę w kalendarzu, ten kalendarz UCI werturowy, bardzo ciasny, ale udaje się, udaje się na tym poziomie wyścig utrzymać i raz w roku mamy okazję zobaczyć ten cały werturowy cyrk, tę całą. Karawanę w naszym kraju. Mamy okazję zobaczyć najlepsze drużyny na świecie. Mamy okazję zobaczyć najlepszych zawodników na świecie, bo oczywiście nie będzie. Zwycięzcy Tour de France, ale będzie, będą chociażby drugi i trzeci kolarz klasyfikacji generalnej Giro d'Italia, tegorocznego Giro d'Italia, będzie zwycięzca Tour de France, będą nasi najlepsi zawodnicy, będzie aż 17 Polaków, ale najpierw o trasie. Pierwszy etap poznań Poznań. Etap w zasadzie płaski, etap dla sprinterów, jest na początku jedna górska premia w suchym lesie, ale to taka premia no, w zasadzie po to, żeby koszulkę najlepszego górala ktoś na mecie w Poznaniu założył. No i ten etap myślę, że rozegrają między sobą sprinterzy. O tym, kto ze sprinterów pojawi się na trasie tegorocznego Tour de Poloń za chwilę. Etap drugi, etap już trudniejszy, etap z Leszna do Karpacza. Wraca Orlinek, wraca Orlinek po latach. Orlinek, który kiedyś był podjazdem decydującym o losach Tour de Pologne, na który co roku wspinano się po kilka razy. Teraz ten Orlinek jeszcze po przełęczy pod Średnicą i po Sosnówce, a więc dwa dosyć trudne podjazdy jeszcze przed Orlinkiem. No i wydaje się, że to jest taki etap, na którym dowiemy się już, kto tego wyścigu nie wygra, bo przegrać go tam można. No, wygrać jeszcze nie, ale zobaczymy kto jest w dobrej dyspozycji, kto przyjechał naprawdę w tegorocznym Tour de Pologne powalczyć. Etap trzeci Wałbrzych Duszniki Zdrój, centralny ośrodek sportu, no i ten etap zapowiada się naprawdę pasjonująco. Mamy y, górskie premie 3 najpierw, a później ten podjazd, podjazd ostatni, który, no tej ścianki jeszcze nie widzieliśmy. Zobaczymy ją po raz pierwszy na trasie Tour de Pologne. tam specjalnie położony asfalt i wydaje się, że ta końcówka będzie naprawdę emocjonująca, przedtem jeszcze zieleniec do przejechania, bardzo trudny trzeci etap tegorocznego wyścigu, już drugi górski. Później mamy etap Strzelin-Opole, etap no, teoretycznie także dla sprinterów, ale dla tych bardziej dynamicznych, bo jedna końcówka jest dosyć trudna, to nie jest zupełnie płaski finisz. Wcześniej mamy kilka podjazdów, ale to są takie podjazdy, które myślę nie sprawią specjalnych kłopotów także tym e, sprinterom, tym bardziej, że później jest wiele kilometrów jeszcze w miarę płaskiego terenu i ci sprinterzy, którzy nawet zostaliby na początku, mogą jeszcze do peletonu dojechać, tak więc w Opolu raczej dynamiczni, mocni sprinterzy będą walczyć o etapowe zwycięstwo. Etap piąty, Pszczyna Bielsko-Biała. No, Finisz w Bielsku-Białej, jak e, wspominał ostatnio w naszej rozmowie Czesław Lang i Michał Kwiatkowski, Richard Karapas wygrywali tutaj bardzo ciekawy finisz, bliskie mi tereny, wyścig pojedzie przez Istebną, pojedzie przez Ochodzitą, przez Koczy Zamek, później jeszcze, wcześniej będzie Kubalonka, później jeszcze raz Kubalonka, no i jeszcze na dokładkę Salmopola, więc naprawdę jest gdzie się wspinać, jest gdzie powalczyć, tutaj w Bielsku też ta trasa bardzo ciekawa, ta, ta runda, więc też jest podjazd. Będzie, będzie, się działo. Etap szósty, jazda indywidualna na czas. Wprawdzie no krótsza niż na, niż na Tour de France, bo to jest 16 km, 600 metrów, ale myślę, że podobnie jak w Turze czy, czy w Giro ta jazda indywidualna na czas będzie bardzo ważna. Katowice, więc dosyć płasko, chociaż taka zupełnie płaska ta trasa nie jest. Natomiast dosyć skomplikowana technicznie. Jest sporo zakrętów, nie będzie się tam za bardzo, gdzie tak na całość rozpędzić, po prostu przyjąć pozycję i, i jechać. Będzie jednak cały czas trzeba uważać, będzie trzeba skręcać, wiem że ta nawierzchnia w Katowicach też będzie różna, tak więc ta jazda indywidualna na czas będzie bardzo istotnym etapem. No i Etap ostatni, czyli etap zabrze Kraków. To już tradycja, że wyścig kończy się w krakowie. Nie w Warszawie pytania są często o Warszawę, ale Warszawa jest trudnym miastem do zorganizowania wyścigu. Czasoplan chciałby zorganizować w stolicy etap czy metę, no ale, ale to naprawdę nie jest, nie, nie, nie jest łatwe wyzwanie. Stąd ta meta w Krakowie, ale myślę, że meta w Krakowie bardzo piękna. Wcześniej także będziemy mieli dwie górskie premie, no ale to etap raczej dla sprinterów, chociaż widzieliśmy, że niekoniecznie zawsze sprinterzy wygrywają w Krakowie. Tak przedstawia się trasa tegorocznego Tour de Poloni A jak przedstawia się lista startowa? No więc tutaj Naprawdę zaskoczenie, bo ta lista startowa jest y, dobra. Jest dobra, tak jak mówię, bliskość Mistrzostw Świata i tak dalej. Wydawało się, że nie wiadomo, kto na ten wyścig przyjedzie, ale przede wszystkim, no, co jest dla polskich kibiców najważniejsze, 17 polskich kolarzy pojawi się na trasie, nie, nie 18. Nie będzie Filipa Maciucha, który był w rezerwie bahrain Victorious z UCI po czterech miesiącach. Nagle przypomniało sobie, że trzeba ukarać polskiego kolarza. No trudno, no, 30 dni zawieszenia. Szkoda, że akurat teraz, że na Mistrzostwa Świata, że na Tour de Poloń. Wolno, wolno mielą te młyny UCI i podejmują nie wobec wszystkich takie same decyzje, no ale akurat Filipa Maciejuka to niestety dotknęło. Natomiast mamy 17 Polaków. No mamy przede wszystkim, myślę, Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majkę. Oni już ten wyścig wygrywali. Michał Kwiatkowski, który niedawno w pięknym stylu zwyciężył na Grand Colombie, na Tour de France, wygrał Tour de Pologne w 2000. W roku. Pamiętamy, że zrobił to naprawdę w przekonującym stylu. Rafał Majka z kolei wygrał nasz narodowy Tur w roku 2014, i w, no, są dyskusje, kto będzie liderem ekipy UAM. Myślę, że to się dopiero okaże, tego się dowiemy. Być może będzie to João Almeida, który także przecież wygrał nasz wyścig w 2021 roku. Ale no bo wydaje się, że ta, ta trasa i z tą czasówką odpowiada bardziej Almejdzie. Ale ja myślę, że Rafał mnie że Rafał nie odpuści, że być może doczekamy się tego wyczekiwanego przez wszystkich pojedynku Michał Kwiatkowski kontra e, Rafał Majka. Bardzo byśmy takiego pojedynku chcieli. Mamy w tym roku na liście pięciu zwycięzców Tour de Poloń i co ciekawe, w, trzech, w dwóch tylko ekipach. No bo w Ineos Grenadiers mamy Michała Kwiatkowskiego i mamy Pawła Siwakowa, który wygrał ten wyścig w 2019 roku. A z kolei w UAE mamy Rafała Majkę, mamy João Almeida, no i mamy Tima Wałęsa, który wygrał ten wyścig w 2016 roku. W Ineos Grenadiers mamy Grainta Tomasa. Grainta Tomasa, który. No, Niewiele, niewiele zabrakło, żeby wygrał tegoroczne Giro d'Italia, przegrał tę czasówkę z Roglicem, ale jest w świetnej formie. Kolarz, który wygrał przecież Tour de France w 2018 roku, on także pojawi się na polskich szosach. No i będzie trzeci w Giro Joao Almeida, e, więc ta stawka naprawdę bardzo fajna wydaje się że lista startowa jeszcze jeśli spojrzymy na e, pozostałych z, z, zawodników no tutaj w kilku ekipach jeszcze mamy bardzo mocnych kolarzy mamy jeszcze Tymena Rensmana, chociażby też z Grenadiers e, mamy w e, Astanie Harolda Tehade mamy Damiano Caruso przecież da, Damiano Caruso to także drugi kolarz e, Giro d'Italia e, i kolarz który w tym roku to Giro zakończył na czwartej pozycji e, mamy e, Leonarda Kamne i Sergio Ikite w z Pamiętamy w zeszłym roku Sergio Ikita, bardzo ładny, wygrany etap naszego, naszego turnu. Generalki nie udało mu się wygrać, aż miał, przymierzał się do tego. Kun Bauman w Jumbo Wisma, jest jeszcze Ilan van Wilder w Sudal Quickstep, jest Sylvain Monique w Lotto Destiny, Kevin Vankeleun w Arkei, Oscar Only i Max Pulli w Team DSM Firmenich, w Team J. Alula. Eddie Dunbar, na niego także warto zwrócić uwagę. Mateo Sobrero, także J.K. Alula. No i mówiłem o tym mocnym składzie. UE, Team Emirates, Almeida. Jest jeszcze Brandon McNulty, a więc ta drużyna bardzo mocna. Jeśli chodzi o sprinterów, no to w, tak jadąc od początku w Alpecin de mamy Jakuba Mareczko. Jakuba Mareczko, który jeździ z włoską licencją, no ale jak wiemy trochę po polsku mówi i ma polskie korzenie, więc jego by można wejść pod tego 17,5 Polaka powiedzmy mamy w tym wyścigu, ale to żart oczywiście. Gleb Syrica w Astanie, Jonathan Milan w Bahrain Victorio, Sam Bennett Groje, Max Walscheidt w Kofi E, Herben Thyssen i szybki też był popel w Intermarsze. E, w Jumbo mamy Olafa Kojas, Edward Tuns, w Lidl-Trek, Fernando Gaviria w Mowi Starze. Gabiria znów przypomni sobie te najlepsze czasy. Tim Merlier w Sudal Quickstep, Milan Menten w Lotto Destiny, Pascal Ackermann, który wygrał pięć etapów już Tour de Pologne. Pamiętamy, w zeszłym roku po długiej przerwie zwyciężył w Sanoku i bardzo, bardzo się z tego zwycięstwa cieszył. Fajnie, że Pascal Ackermann po raz kolejny może do Polski na Tour de Pologne przyjechać. Jest Stanisław Aniołkowski w ekipie Human Powered Health. Też mam nadzieję, że Staszek powalczy, powalczy. On ma swoje rachunki też z Tour de Pologne do, do wyrównania. Kto jeszcze ma to Moschetti ku 36,5, Arvid De Klein w Tudorze. A więc tych sprinterów także jest sporo. Mamy trzy etapy sprinterskie, trzy etapy górskie i jazdę indywidualną na czas. Myślę, że świetnie zbalansowana jest ta trasa tegorocznego Tour de Pologne. No i oczywiście Polacy. Mówiłem Michał Kwiatkowski, mówiłem Rafał Majka, ale słuchajcie, tych Polaków jest na liście startowej znacznie więcej. Kamil Gradek, ekipa Bahrain Victorious. Czarek Benedetti, Borans Groe. W Arkei mamy Łukasza Owsiana. W UE Rafał Majka, Stanisław Aniokowski i Alan Banaszek, mistrz Polski, a więc zobaczymy koszulkę mistrza Polski także na trasie tegorocznego Tour de Pologne. W reprezentacji Polski mamy Marcin Budziński, Jakub Kaczmarek, najlepszy kolarz, najlepszy Polak ubiegłorocznego wyścigu, na 28 miejscu skończył Kuba Kaczmarek tamto Tour de Pologne. Norbert Banaszek, były mistrz Polski, Patryk Stosz, Piotr Brożyna, Maciej Paterski, Bartłomiej Proć. Naprawdę silna reprezentacja Polski i mam nadzieję, że te o czerwone koszulki też będziemy widzieć, i koszulkę Mistrza Polski też będziemy e, oglądać często z przodu peletonu i Kamil Małecki i Szymon Sajnok w ekipie Q36,5. Mamy więc wszystko, czego potrzeba. Mamy naprawdę barne etapy, mamy dobrą listę startową. Przede wszystkim będziemy obserwować. Polaków to nas zawsze najbardziej cieszy, najbardziej interesuje. No to teraz dla każdego coś, co, coś miłego mamy i szybkich e, Polaków, mamy i mocnych, dynamicznych, potrafiących e, atakować, e, mamy tych, którzy potrafią wygrywać. Michał Kwiatkowski po zwycięstwie na Gran powiedział, powiedziałam chyba najlepszą nogę w życiu. No to jak z taką nogą przyjedzie do Polski, to naprawdę spodziewajmy się wielkich emocji. Jak powiedziałem, bardzo fajna trasa, dobra lista startowa. 17 Polaków cieszę się bardzo, jedyne czego brakuje, powtórzę, to, to transmisji w Eurosporcie nie będzie tego wyścigu na, na naszej antenie. Niestety Mam nadzieję, że w końcu kiedyś wróci, ale, ale no to spotkajmy się na trasie. To będzie okazja, żeby spotkać się na trasie, bo i mnie uda się na kilka etapów tego wyścigu dojechać. Jubileuszowa edycja, więc Darek Baranowski będzie na miejscu, bo przecież jest trzykrotnym zwycięzcą Tour de Pologne. Tak więc zapraszam Was, zapraszam Was serdecznie na trasę tego wyścigu. Oglądajcie, cieszcie się jazdą Polaków, emocjonujcie się tym wszystkim. Niech to będzie znów ten World Tour w Polsce z prawdziwego zdarzenia.